największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Testuję dzisiaj buty specjalne na motocykl do stuntu, stuntu, jak to woli. My jesteśmy w Polsce, będziemy mówili do stuntu. Ale kurde, petarda. Pierwsze wheelie po długiej przerwie i po prostu bajka. Ostatni raz na kole latałem, jak przyjechał Łukasz. A ja i testuję na kolanniki, no i te buty właśnie. Dobra, przypuszczę gościa. Ale widzę, że już jest dodatko. No jednak te buty enduro to są naprawdę gruba podeszwa. Nie ma tam takiego czucia. A te buty są lekkie. Pod nogą ten hamulec. Co prawda ja już się przyzwyczaiłem tam w tych butach enduro, ale to nie jest to. Lepsze czucie jest jednak w takich lekkich butach. No mam nadzieję, że się nie wywalę. Zadowolony jestem bardzo z tej opony. Jeszcze Łukasz mi podpowiedział, żebym spuścił tego powietrza i jest naprawdę lepiej. Cała opona praktycznie się przykleja do asfaltu. Przy wheelie oczywiście. O, kotek mały. Klocki muszę wymienić z tyłu. A kiedy to zrobię, to po prostu nie wiem. No co, jazda na kole, guma, wheelie, jak to woli, stunty. Wyczuwanie hamulca w nowych butach i takie tam klimaty, jak zwykle u Blacka. Ktoś mi napisał, kurde, oglądam już długo ten kanał i nic się nie zmienia. A co ma to się zmieniać? Ja nie mam zamiaru nic zmieniać. Jestem jaki jestem, robię to co lubię i to jest wszystko. Ale fajnie, fajnie idzie wyczuć ten hamulec. Tego, że tutaj zjeżdżam na tą stronę. Ale to jest dziwne. Kiedyś nie zjeżdżałem, teraz zjeżdżam, nie wiem.
wiatr nie w tą stronę jest. Ale mówię wam, u mnie to jest tak, że wyjadę potrenować na koło, nieważne czy wychodzi, czy nie wychodzi, pewnie w mieście to by mi lepiej tam wychodziło niż tutaj. Ale po prostu no jestem w pełni zadowolony. Siema byku! Kolejny widz. Fajne, w tą stronę lepiej wychodzi. Nie no, buty kozackie, nie? Na kolanniki widać, widać. Kozackie. Zaraz zdejmę kamerę z kasku i ogram. Tak jak mi ktoś powiedział, słuchaj Jarek, widzowie są wszędzie. I to na pewno był ktoś z Polski, z daleka. Dzwoniłem też do Patryka i jak tylko będzie w Polsce, to przyjeżdża tutaj do mnie na Witch Voice. No i zapraszam Ciebie Łukasz z chłopakami też w jakąś niedzielę lub poniedziałek. Najlepsza niedziela jest. Zawsze te 2-3 godziny czasu znajdę. Dobra, odepnę tą kamerę, żeby to ograć. No, pozdrawiam Szczepana, który się disco zrobił. O, pozdrawiam ekipę z SM Stickersa. O, pozdrawiam całą ekipę z Lita. Ekipę z Gimoto. No i w ogóle was wszystkich pozdrawiam. Elo. Elo, elo. Tak, na kolanniki z Lita pokażę wam tutaj, co mi się bardzo podoba. Zapinanie i odpinanie bardzo szybkie, tak samo druga strona, znaczy druga strona, góra tych puch, tak jak mówi Tomek, i zapięte buty. Buty na rzepy, wzmacniane. Tutaj to wszystko jest takie naprawdę bardzo sztywne. Siemano, siemano, kolano. A Bleku znowu nagrywa. Czekajcie, to coś na miniaturkę zrobię od razu. Ja zaraz i tak będę się zabijał. Nie wiem, czy do miasta pojadę trochę poświrować na tym kole. Nie wiem, nie wiem. Ale chyba pojadę. W mieście się najlepiej jeździ. Znajdę sobie jakąś taką uliczkę mało uczęszczaną i jazda. Dobra, coś tu na podkładkę mam. Blisko. Telefonu nie wziąłem, nie będzie miniaturki dobrej. Jak zwykle. Nieprzygotowany. To są, muszę wam powiedzieć, takie, no buty też na co dzień, nie? Można.
można je używać. Ja w ogóle to zamówię sobie drugą parę i będę miał dwie, czyli jedna będzie na motocykl, fajnie się tym butem podpiera o dźwignię biegów, że można fajnie wisieć. I tak samo tutaj fajnie się wyczuwa ten hamulec. Portki podwinąłem, bluzę ubrałem, gorąco. Taka sytuacja jest u mnie. Nie no, buty kozackie. Ale naświruje, co? Dobra, jadę dalej. Także wszystkich pozdrawiam, trzymajcie się i trenujcie. Jak ktoś trenuje na kole, to powodzenia. Ale coś tu mi się narobiło z kamerą. Ale nagrywa. To najważniejsze. Dobra, zakładam. A gdzieś ty dał ten do skręcenia. O, tu, dobra. Bleku zakręcony, dawno na moto nie siedział i zakręcony. No. O, wczoraj z Patrykiem rozmawiałem, mówi, że szuka, już zbliża się jesień, szuka jakiegoś supermoto, jakiegoś enduraka. Mówi, że nie wytrzyma bez motocykla, no bo na ścigacza to już sezon się pomału kończy. A na enduro zaczyna! W te upały to trochę słabo, nie? Na enduro. Zresztą muszę wam powiedzieć, że no po żwirowniach ja już się tyle najeździłem, nie chce mi się jeździć. Jak już, co bym chciał sobie pojeździć, tak naprawdę, no tak wiecie, tak jazda najlepsza to jest dla mnie w Elblągu, nie? Na polodowcach. Nie stoimy w jednym miejscu, tylko non-stop jazda, jest ileś torów, naprawdę długich, po parę kilometrów. Ścieżki można, trasy można zmieniać, jak się chce do woli. I to jest dla mnie najlepsza jazda. No to jakieś coś wąskiego, coś jakieś belki do przeskoku, konary, co tam jest, zjazdy strome, podjazdy, no wszystko, po prostu wszystko tam jest. I to takie, na takie coś to ja mogę jechać. Ale pojechać na żwirownię, no jeździliśmy na te żwirownie ze względu na Kubę, żeby chłopak sobie pojeździł. No teraz to będziemy się ograniczać tylko do Godzięby, żeby Kuba jeździł, nie? No wiadomo, my też tam przy okazji trochę pojeździmy. No i co, no a tak to supermoto, supermoto. W ogóle pierwsze co z takich motocykli to u mnie było supermoto 701 Husqvarna. I jazda na kole. I to po prostu od tego zacząłem.
Dobra, ja zawijam, w razie czego to trzymajcie się, jadę na miasto jeszcze poświrować. No i co, no, coś tam zawsze będę nagrywał, coś będę rzucał. Najwięcej mam do powiedzenia właśnie, jeżeli chodzi o treningi jazdy na kole. Muszę wam powiedzieć, że ja cały czas się jeszcze uczę, nie? To nie jest tak, że o, bo ja już umiem, nie. Trzeba cały czas level podnosić. Gdzie tu? A gdzie tu jeszcze przycierki? Betą pojechałem na maksa na obwodnicy. Trudno zgadnąć, ale ja wam powiem, 153 km na godzinę, dobry wynik. Dobry wynik. O, pięknie się gumuje. Dobra, jedź. Pięknie się gumuje, jak nie wieje wiatr. Można takie gumy sadzić. No jest, suj, majce. Nie nadużywaj moich klocków. Zamek.
bardzo dobra opcja. Siema. Pokrzaniłem, to nie była chyba nauka, jak to gość dopiero co kupił i testuje. A tu co? Nauka motocyklem czy nie? Że nie tylko ja wystawiłem sprzęta. Dalej, jeździ, jeździ, pany. Ale rewelka się w tych butach jeździ. Jadę na obiad, bo zaraz jadę na lekcję niemieckiego. Czyli wam się szkoła zaczęła, mi też. Fajny miejski bandyta. No mój też. O, Patryk, jak z nim rozmawiałem, to mówi, że czaił się tak na DRZ 400. Proszę bardzo. Przerobioną na super Monciaka. Trzymajcie się, nara, hejo, zasuwam na obiad i na tą lekcję.
No coś pięknego sobie pojeździć. No to teraz to trzymajcie się już naprawdę. Spadam. A jeszcze przykryć becinę. Moje super moto. Hello.